dobry, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Possum Travel. Na wstępie zapraszam do zostawienia łapki w górę oczywiście i subskrypcji. Witam się witam się z wami dzisiaj ze spaceru. Idę z Fabiem i z Gucim i warunki mamy masakryczne. Sypie śnieg, wieje wiatr. Także w końcu zawitała zima do Polski. Mamy nadzieję, że na dłużej, bo Gucci... A nie no, Gucci i Fabio znają śnieg, no ale zawsze się z niego cieszą. I już tam sobie robią poranny niuch-niuch. Także my spacerujemy i co? Zapraszamy was do kolejnego dnia z nami. Poranny spacerek, tak Gucci? I śnieżek spadł, Fabciuś, tak? Idziemy przez pole nielegalnie. Ale nie ma innej przejścia innego, także trzeba sobie jakoś radzić. W związku z tym, że mamy pogodę taką, jaką mamy, pomyślałam, że ugotuję nam rosół na rozgrzanie, a na drugi dzień zrobi się oczywiście standardowo pomidorówkę. Także za chwilę wracam do domu, robię listę zakupów i jadę do Lidla. Zabiorę was ze sobą. Zobaczymy, co się dzieje w Lidlu. Czy jest duży natłok ludzi? Zobaczymy. Mam jeszcze w planie kupić parę produktów i zrobić fajną potrawkę, ale to zobaczycie później, także ja tymczasem udaję się do domu. Nagrywam się do was już chyba setny raz. Chciałam wam powiedzieć, że wróciłam już ze spaceru z psami i doszłam do wniosku, że dzisiaj nam nie będę gotowała rosołu, a mianowicie ugotuję jedną z naszych ulubionych potraw kuchni meksykańskiej i zaraz wam pokażę, jakie mam składniki i co będziemy dzisiaj jadły, także zostańcie ze mną w kuchni. Tutaj mamy mięsko z indyka, także odkładam dla tych, którzy są wegetarianinami, także szanuję. Nie lubią patrzeć ludzie też na mięso. Tu wam pokażę składniki do dzisiejszego obiadu. Mam paprykę, mam fasolę, mam kukurydzę, mam pomidorki, cebulka, pieprz, sól himalajska i będę robiła quesadillę. Mam do tego jeszcze tortilla oczywiście, tutaj już jest napoczęta. Te mini tortilki, także albo w takiej formie zrobimy, albo zapiekane w grillu, albo mam jeszcze takie te, jak one się nazywają, kinia? Nachosy? Jak to są te? Już mam, to tacosy, zapomniałam, jeszcze mamy tacosy takie właśnie z Lidla, były na tygodniu meksykańskim, także zaraz pomyślę, jak to przygotuję dla nas. Mamy też grilla elektrycznego, także sobie poradzimy. No i co, zabieram się do przygotowania, pewnie później pokażę, jak zjadłyśmy albo jak zjemy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Za chwilę jeszcze dam jeść pieskom, także będziemy się odzywać na bieżąco, no. Także jeszcze przygotuję nam zaraz pyszne herbatkę do picia. Oczywiście z naszym ulubionym syropem z pędów sosny. Lub do tego jeszcze z miodzikiem lipowym, bo to też jest dobre w naszym przeziębieniu. No, także do usłyszenia później. Ja zabieram się za przygotowywanie obiadu. No i tutaj już czeka pierwszy. Głodomorra. Idzie i druga. Idzie i drugi głodomorek. Cześć, babciulek, tak? Już jest pora, Amciu, po spacerku, połaziliśmy ponad godzinę, także oj, Gucci to już widzę, że jest wypompowany. Zjedzą i pójdą sobie spać, a ja będę mogła w spokoju ugotować. I jeszcze obejrzymy sobie dzisiaj jakiś serialik na Netflixie. Znaczy, no nie jakiś, tylko Ginny in Georgia. Dalej kontynuujemy. Tak, oj, Jezu, jaki jestem słodki. Papciuś i Guciuś. No, to szykuję jedzonko. Patelnia, troszkę już... Widać, że jest użytkowana i olej, na tym sprayu smażymy wszystko. Także kroję dalej. Kroję cebulę czerwoną, tak jak wam mówiłyśmy wcześniej, kupujemy czerwoną i powiem wam, że od niej oczy tak nie łzawią. A ta kuchenka przywieziona z Irlandii jest oczywiście rozwiązaniem tymczasowym. Tą patelnię też już mamy dosyć długo, także na razie żadnych sprzętów nie wymieniamy, bo czekamy na kuchnię. Będziemy wtedy kompletowały wszystkie akcesoria kuchenne i inwestowały. No i pokazuję wam kolejny etap, to w sumie już jest końcowy etap. Dodałam wszystkie składniki, papryka, kukurydza, fasola, cebulka, kurczaczek. Na koniec dodam troszkę pomidorów. No i będziemy zawijać tortille jednak, bo te tacosy, co mam, to stwierdziłam, że zrobię przy innej okazji. Także no, zaraz zabieramy się za jedzonko. Wiecie co? Chyba coś poszło nie tak. Bo nie wiem dlaczego, ale od spodu chyba się poprzyklejały te tortille od tego papieru.
Nie wiem, kurczę, czy coś nie... Zaraz to sprawdzimy po prostu. Zaraz to nam musimy sprawdzić, ale na pewno to zjemy. Z papierem zjemy. Także chyba coś poszło nie tak. Ale dlatego zrobiłam z papierem. Zaraz Wam pokażę dlaczego. A zrobiłam z papierem dlatego, że po prostu nie za bardzo lubię czyścić tego grilla. A teraz wygląda przepięknie. Wyczyszczony, błyszczący. No dobra, idziemy jeść. Zaraz Wam damy znać, czy ten papier odszedł, czy nie. Pokazuję Wam się z tej strony. Słuchajcie, update. Papier odszedł. Były chwile grozy. Wystarczyło obrócić tortillę na drugą stronę, tak jak to zrobiłam u Kingi. I teraz sobie ten papierek ładnie odejdzie. No i dzięki temu zaoszczędzimy grilla, jest czysty. Także ja jem, ukroiłam już sobie kawałek, zaraz zrobię Wam test na żywo. Ten jogurt, naprawdę ja uwielbiam się jogurtem greckim. Środek farsz. Przepysznie to smakuje. Może nie wygląda pięknie, ale smakuje. Bon appetit, także ja już zajadam. Kinia, dołączasz? Także jemy i odzywamy się później. Powiem Wam, że no ja też się cieszę z tego śniegu. Fajnie jest. Kinia jest w domu, bo jest jeszcze troszkę podziębiona. No jest fantastycznie. Mam nadzieję, że się utrzyma trochę. Guci! Babciu! Ale się cieszą na śnieg. Trochę już tego śniegu napadało. Tak? Powiedzcie. Ale zabawy w śniegu, tak? I swoje ulubione joje mają dwa. Oczywiście każdy musi mieć ten swój indywidualny, tak? Babciuś, tutaj. Patrzcie, Babciuś, śnieg. Dawaj, Joja. Cipa. A Guci jak kica. Guci dostosza. Guci, pokaż się. Guci. Pokaż się, Guci. Guci, już pokaż się, siupa. Guci do nas! Guci do mnie! Chodź! Guci! Ojej, jak się kiziają w tym śniegu. Pyrgają sobie. Już pomogę Guciemu. Dawaj to! Jaka agresja, o Jezus! Guci! Ale mu się podoba. A Fabiowi gdzie wpadło? Pokaż. A Fabciowi tutaj wpadło, też w trawy. Jest, to jest Joy, mówiłam. Siad. Siad, Fabciu. Siup. Uwaga na moją borówkę! Guci, czekaj, siu! Tu jest borówka. Uwaga na borówkę, powiedz, tak? Guci na borówkę. Jak mały Lewandowski. Jak Lewandowski. Dojechałyśmy już na naszą wycieczkę. Fajnie jest. Trochę śniegu jeszcze się utrzymuje. Jest i Kinia. Ja wyszłam na pierwszy spacer od miesiąca. Pierwszy spacer od miesiąca, ale stwierdziliśmy, że tylko przyszłyśmy Wam tutaj nakręcić właśnie, że dotarłyśmy do lasku i wracamy zaraz do domu, bo pada deszcz ze śniegiem, tak naprawdę taka chlapa jest. Także krótki spacer na szybką toaletę i wracamy do domu. Chłopaki, Fabio, Guci. No, idziemy tutaj kawałek się przejść. A Fabio widzę, że chce iść dalej. A gdzieś tam jest piesek? Nie widzę. A, piesek też tam jest. Chodźcie, idziemy. Idziemy. Chodź. Wróciłyśmy ze spaceru i chciałam Wam pokazać, zrobiłam nam zimową herbatę. W takim fajnym dzbanuszku dostałyśmy na święta. I tutaj jest cytryna, pomarańcza, miód i herbatka. To jest też taka sypana czarna z pomarańczą i cynamonem. My się już powoli będziemy żegnać, lecimy do spania, Madzia poszła jeszcze na ostatni spacer z pieskami. W kolejnym filmie zdradzimy Wam coś, co się wydarzyło już jakiś czas temu, o co też pytacie, a jeszcze Wam nie powiedziałyśmy, także zdradzimy Wam pewną tajemnicę. A na tą chwilę już lecimy spać, także do zobaczenia w kolejnym filmie i nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku,
i dzwoneczku. Także do zobaczenia.